Cześć, witajcie na kanale. Jest taktycznie Pacific Tide, gra autorstwa Gregory'ego Smitha, wydana przez Compass Games. Przenosi nas w czasy II wojny światowej i pozwala rozegranie kampanii na Pacyfiku. Gra przeznaczona jest dla dwóch graczy, zawiera jednak moduł do rozgrywki solo, ale tego modułu ja nie będę wam prezentował tutaj. Będę chciał zaprezentować wam rozgrywkę tak jakby bez ograniczeń powodowanych modułem solo. Modułem solo może kiedyś się zajmiemy, może kiedyś go postaram się wam pokazać i zrecenzować. Jest to gra oparta na mechanice zagrywania kart, a plansza utrzymana jest w stylu point to point. W dzisiejszym odcinku chciałbym przedstawić wam zasady rozgrywki. Mam nadzieję, że uda mi się przedstawić większość z nich. Dodatkowo chciałbym wam pokazać rozstawienie początkowe i przygotowanie do rozegrania pełnej kampanii. Gra rozgrywana jest w 5 turach. Każda tura reprezentuje jeden rok rozgrywki. I co trzeba zrobić, żeby wygrać? Gracz amerykański musi opanować wszystkie tereny oprócz Okinawy i Japonii. Jeżeli na koniec 1945 roku kontroluje wszystkie terytoria, wygrywa. Gracz japoński wygrywa, jeśli temu się przeciwstawi. Dodatkowo gracz japoński może wygrać w 1942 roku, jeśli na koniec tego roku kontroluje wszystkie swoje lokacje początkowe, czyli te z flagami japońskimi tutaj po lewej stronie. I dodatkowo kontroluje Borneo, Singapur, Wyspę Wake, Midway, Aleuty. I to by było tyle. Jeżeli na koniec 1942 roku kontroluje te wszystkie obszary, to wygrywa z automatu. Amerykanie tracą wolę do prowadzenia zmagań, dochodzi do rokowań pokojowych i rozgrywka kończy się zwycięstwem gracza japońskiego. Dodatkowo gracz japoński odnosi zdecydowane zwycięstwo, jeśli na koniec 1945 roku, jeżeli kontrolują Okinawę, i jeden z trzech terenów: Iwo Jime, Filipiny lub Aleuty. I Amerykanie odnoszą zdecydowane zwycięstwo, jeśli uda im się zrzucić bombę atomową na wyspy macierzyste. Także tak wyglądają warunki zwycięstwa. Na czym, jak wygląda mechanika zagrywania kart? Aktywacja wydarzeń na mapie następuje po zagrywaniu kart. Każdorazowo zagrana karta po rozpatrzeniu sekwencji zdarzeń na niej wędruje do stosu kart odrzuconych. Wyjątkiem są karty Midway i karta Pearl Harbor, która raz zagrana jest permanentnie usuwana z gry. Tak wygląda przykładowa karta. Jest to karta startowa, pierwsza. Zagrywa się jako pierwszą. Przed rozpoczęciem rozgrywki ważną zasadą jest to, że wydarzenia z karty rozgrywa się nie w dowolnej kombinacji, tylko od góry do dołu, czyli aktywujemy trzy rejony jako ruch, wykonujemy ten ruch, potem rozpatrujemy atak na Pearl Harbor, rozpatrujemy go. Potem wykonujemy atak lub desant morski na dwóch różnych rejonach, w dwóch różnych rejonach. Rozpatrujemy to, potem zagrywamy następną kartę z naszej ręki. Nigdy nie robimy czegoś takiego, że najpierw sobie zagrywamy jakąś kartę, albo najpierw zrobimy atak na Pearl Harbor, potem ruch, a na końcu potem atak, a na końcu ruch. Nie, rozgrywamy tylko i wyłącznie w kolejności jak tutaj, lub nie wykonujemy nic, czyli pasujemy. Jest to czysta abstrakcja, ale jako taka jest możliwa do wykonania. Na dole mamy rok, którym karta wchodzi nam na rękę, klasyfikację do gry solo, tym się nie będziemy na razie zajmować. Tutaj jest koszt, o kosztach kart opowiem później. Ta gwiazdeczka oznacza, że karta po zagraniu jest odrzucana i nie może być jakby później zakupiona za punkty produkcyjne w dalszej części gry. W 1941 roku gracz japoński otrzymuje na rękę 4 karty, gracz amerykański otrzymuje 2 karty,
nie ma limitu kart na ręce, natomiast później, jak będziemy przesuwać się w następnych turach, w 42 roku będzie, jest to rok troszeczkę wyjątkowy, w tym sensie, że gracze dostają wszystkie karty dedykowane na ten rok. Karty te są tasowane, robione są z tego dwa stosy, stos większy, jeżeli taki jest, bo jeżeli jest równy, to bez znaczenia, jeżeli jest większy, idzie na rękę gracza, drugi zostaje na razie zasłonięty, jeżeli gracze zagrywają na zmianę karty, jeżeli na ręku gracza zostaje tylko jedna karta, dobiera tą drugą stertę, którą wcześniej potasował i ma na ręku z powrotem ilość kart i gracze zagrywają karty do momentu, aż karty wyjdą z ręki albo obydwoje spasują. I w 42 roku, na końcu 42 roku gracze nie mają na ręku kart, albo mają tam jedną, na przykład jeżeli tak się zdarzyło. Wchodzi rok 43, w roku 43 jest tam powiedzmy 3-4 karty dla każdego gracza, on je dostaje do puli i dodatkowo za punkty produkcyjne o ilościach, o których tam opowiem później, wykupuje karty, które już wcześniej były zagrane i są zdiskardowane. Każda karta ma swój koszt, tak jak wam pokazywałem. Pokażę może inną. Air Operations. Koszt 2. Za 2 punkty produkcyjne tą kartę można sobie z powrotem z discardu do swojej puli wykupić. Po zakończeniu zakupów kart, gdy stosiki są tasowane i tak samo tworzone są dwa stosy. Większy lub równy idzie na rękę, drugi jest na razie odkładany i taka sama zasada, jak zostaje jedna karta na ręku, dobierany jest ten drugi stosik. Jak zejdą wszystkie karty, jest pasowanie, kończy się tura, zaczyna się rok 44, karty z roku 44 idą automatycznie do puli, dokupujemy dodatkowo karty już zdiskardowane, karty z 41, 42 i 43 roku i tak dalej, aż do wyczerpania zasobów. Także tak wygląda mechanika zagrywania kart, mechanika pozyskiwania tych kart. Teraz tak. Ruch. Jak możemy się poruszać? Weźmy sobie na przykład jakąś przykładową kartę. Mamy aktywuj dwie strefy, dwa obszary do ruchu. Załóżmy, że aktywujemy Japonię i Okinawę. Generalnie zasada jest taka, że zaznaczmy sobie na razie w ten sposób, że te dwie strefy aktywowaliśmy do ruchu i wykonujemy ruch z tych dwóch stref. Ruch można wykonać do dwóch obszarów. Zasada jest taka, że jeżeli na przykład na tym obszarze stacjonowałaby amerykańska flota, jeżeli wchodzi tutaj flota japońska, musi się zatrzymać. Nie dochodzi do walki, nie dochodzi do starcia, generalnie flota musi się zatrzymać i te floty będą operowały na północno-zachodnim Pacyfiku. Nie dochodzi do starcia. Starcia przebiegają dopiero jak aktywujemy ten obszar jako walkę. Generalnie floty gdzieś tutaj operują, jeszcze się nie znalazły. Także to wygląda w ten sposób. Teraz tak. Lotniskowce poruszają się tak samo o dwie strefy. Natomiast zasada jest taka, że z lotniskowcami zawsze podróżują samoloty przydzielone do tej grupy lotniskowców. Jednakże samoloty same bez lotniskowca mogą podróżować na inny lotniskowiec. Załóżmy, że poszukam sobie tutaj. Mamy na Marianach dwa lotniskowce japońskie, natomiast lotniskowce te utraciły swoje samoloty w wyniku działań wojennych, to te samoloty mogą się przebazować na te lotniskowce, natomiast zasada jest taka, że w tym momencie ten lotniskowiec nie może być już aktywowany do ruchu. W sensie takim, że gdybyśmy na przykład aktywowali te dwa rejony do ruchu, to można wykonać taką akcję, że ten samolot z tego lotniskowca na ten lotniskowiec popłynie sobie na przykład do Japonii,
ta flota popłynie sobie gdzieś tutaj i to jest rozpatrzony ruch z Okinawy. I ruch z Marianów jest taki, że przebazowuje się na przykład to lotnictwo tutaj. Piechota jest transportowana na przykład na Okinawę, natomiast ten lotniskowiec już musi tutaj zostać. On akcji swojej nie może wykonać, ponieważ w czasie, bo to jest symultaniczne, to się działo wszystko w jednym momencie. W czasie, kiedy te okręty się ruszały, kiedy te samoloty się przebazowywały, kiedy ta piechota była transportowana, w tym czasie te lotniskowce, można właściwie bardziej to lepiej pokazać, bardziej plastycznie w ten sposób. Jeszcze, że na przykład, tu były dwa lotniskowce, jeden został na pozycji, przyjmuje przebazowywane samoloty, a drugi, drugi się odłącza na przykład i płynie na Peleu, tak? To jest taki ruch może abstrakcyjny, ale tak to mniej więcej wygląda. Ten, jeżeli jest przebazowywany na ten lotniskowiec samolot, to ruszyć się nie może. Nie wiem, czy to dobrze tłumaczę, czy nie. Chcę, staram się Wam pokazać te wszystkie mechaniki na samym początku, żeby później już, jak będę pokazywał Wam przykładową rozgrywkę, nie tłumaczyć tego wszystkiego, żeby nam to wszystko jakoś tam płynnie się działo. Teraz tak, aktywowaliśmy dwie strefy jako ruch, przemieściliśmy się, następne możemy aktywować jedną strefę jako atakowaną, ale możemy ją zaatakować tylko i wyłącznie samolotami. Więc załóżmy, że aktywujemy strefę Filipin na atak. Tu będzie się rozgrywała walka. Ta flota nie może wziąć udziału w tym starciu, ponieważ możemy dokonać tylko i wyłącznie ataku lotniczego. I teraz atak lotniczy może być wykonywany na strefie, gdybyśmy na przykład byli tutaj, to może wziąć udział to lotnictwo z lotniskowca, ale może wziąć również udział, jeżeli stacjonuje w Peleu, ponieważ jeden obszar zasięgu jest do tego, aby wziąć udział w starciu. Tak samo z Okinawy mogą lecieć bombowce stacjonujące na lądzie i tak samo z Indochin też biorą udział samoloty. Różnica w tym ataku polegałaby na tym, że te bombowce mogą atakować piechotę i pancerniki stacjonujące na Filipinach, natomiast to lotnictwo może być użyte tylko i wyłącznie przeciwko pancernikom. Lotnictwo startujące z lotniskowców nie może atakować wojsk lądowych. Po wykonaniu tych ataków pass the turn, czyli kończymy swoją aktywację i następuje ruch gracza przeciwnego, gracza amerykańskiego. Tak wygląda zagrywanie kart, sekwencja, ruch, atak. Co tu jeszcze mogę omówić teraz? Właśnie, jeżeli na przykład aktywujemy jako ruch, dajmy na to, mamy tutaj na Okinawie nasze oddziały, aktywujemy ten obszar jako ruch, możemy zamiast przesuwania wszystkich jednostek lub części jednostek aktywować Okinawę jako ruch i dokonać okopania się znajdującej się tam piechoty. W tym momencie kończymy swoją aktywację ruch z tej karty. Te jednostki ruszać się nie mogą, ponieważ tak jakby ta aktywacja tej piechoty zeżarła całą moc z tej karty dla wykonania ruchu. Jest jedynym wyjątkiem taka sytuacja, że możemy z jednej aktywacji, na przykład dwie strefy jako ruch, aktywować jedną strefę. W sensie aktywujemy, pierwsza aktywacja idzie na okopanie, a druga aktywacja idzie na przemieszczenie tych dwóch jednostek. Wtedy to jest dozwolone. Jest to jedyny przypadek taki, że można jedną strefę aktywować dwa razy. Bo zabronione jest na przykład aktywowanie Okinawy, przesunięcie się na Iwo Jimę i później aktywowanie Iwo Jimy jako ruch i przesunięcie się gdzieś dalej. To jest zabronione. Aktywuje się, najpierw zaznacza się dwa obszary, które się aktywuje i dopiero później następuje ruch. Jedynym wyjątkiem jest, tak jak mówiłem, okopanie się i wtedy można jako drugą aktywację ruszyć pozostałymi jednostkami
z tej strefy. Ok, następny temat to jest stakowanie jednostek. Jednostki mogą być stakowane do 5 każdego rodzaju. 5 jednostek, na przykład na Iwo Jimie, może stacjonować 5 jednostek piechoty, 5 jednostek floty, 5 jednostek lotniskowców, 5 jednostek oczywiście lotnictwa taktycznego, lotnictwa bazującego na lotniskowcach oraz 5 jednostek lotnictwa bombowego bazującego na wyspach. 5 danego rodzaju na jednej strefie może stacjonować. Jest kilka wyjątków oczywiście, bo muszą być wyjątki. Na wyspie Wake może stacjonować tylko jeden oddział piechoty, ale tylko jeżeli to ograniczenie dotyczy się piechoty. Pozostałe jednostki mogą stacjonować bez ograniczeń. Znaczy w sensie bez tego ograniczenia, że jedna sztuka może być do 5, ponieważ 5 flot może sobie pływać swobodnie dookoła wysp, 5 flot, nazwijmy to umownie, pancerników, lotniskowców. Czekajcie, bo to mi się. O, tak powinno być. Lotniskowców, bombowców i tak dalej. Natomiast ograniczenie jest co do piechoty, jeden oddział piechoty. Na Aleutach ograniczenie to jest do 2. Ważną rzeczą jest, że desantu możemy dokonać tutaj ilością większą niż jeden i możemy wykonać nawet 3 czy 3 czy 4 oddziałami na przykład. Natomiast na koniec walki, jeżeli zdobędziemy Wake i zostanie nam tu powiedzmy 2 czy 3 oddziały piechoty, to te 2 będą stracone. Po prostu musimy je odrzucić, może zostać tylko i wyłącznie jeden. Jest to takie ryzyko, ale czasem jest konieczne do podjęcia, żeby coś zdobyć, żeby coś zeszturmować, bo może być kłopot, ponieważ ilość kości, jakimi rzucamy w czasie ataku, jest uzależniona od ilości wojska, którym wykonujemy akcję. Także jeszcze raz, 5 jednostek. I tak, jeszcze jedna sprawa. Piechota może stacjonować tylko i wyłącznie na polach lądowych, czyli wyspy Marszala, wyspa Wake, Mariany, Iwo Jima i tak dalej. To są strefy tylko i wyłącznie morskie i tutaj jako taki nie ma takiego lądu, który mógłby być rozpatrywany jako ląd, na którym mogą stacjonować oddziały lądowe. Tu tylko i wyłącznie pływamy, tylko i wyłącznie naparzamy się na morzu lub w powietrzu. Tak samo mamy tutaj Południowy Pacyfik, Morze Savo, Morze Timor Sea. Tutaj mamy pozostałe już Wyspy Marszala, Salomone, Spirito Santo, Wyspę Truk, bardzo ważną dla Japończyków, i Południowy Pacyfik, Zachodni Pacyfik i Północno-Zachodni Pacyfik. Także to są strefy morskie, to są strefy lądowe, można je rozróżnić tutaj tymi obwódkami takimi. Moja żona powiedziałaby seledynowymi, ja bym powiedział sraczkowatymi, nie wiem. Ja się na kolorach nie znam, znam tylko ładne, 2 kolory, ładny i chujowy. Także to tyle, jeżeli chodzi o kolory. Teraz tak. Z czym by was tu jeszcze zmęczyć? Posiłki. Japończycy rozstawiają swoje posiłki w Japonii. Natomiast jeżeli jest overstack w Japonii, mamy tu 5 jednostek piechoty, a dostawiamy jeszcze 2, możemy wystawić na Okinawie. Amerykanie mają to samo, jeżeli na przykład mają wystawienie posiłków na Filipinach, ale mają tutaj overstacking, już to mogą na zachodnim wybrzeżu, na 1 lub 2 wystawić. To tyle. Dobra, jak podbijać wyspy? Wyspy możemy podbijać tylko i wyłącznie piechotą, tylko i wyłącznie dokonując ataku desantu z morza. Mamy tutaj na przykład taką kartę jak SNLF Marines, japońską, i wykonujemy od góry. Kładziemy 2 oddziały piechoty w Japonii. Kładziemy. Możemy dokonać desantu morskiego na jedną strefę. Wybieramy na przykład Filipiny, że tu będziemy robić desant. I na czym to polega? Desant możemy wykonać na wyspę z odległości 2 obszarów od tej wyspy, pod warunkiem, że na przykład
chcemy desantować, wysadzić desant na Filipinach piechotą stacjonującą na chwilę obecną w Japonii. Żeby ją przemieścić tutaj, musimy kontrolować tą przestrzeń lub też doprowadzić do tego, żeby nie było tutaj wojsk amerykańskich. W sensie takim, że na przykład teoretycznie czysto jest to wyspa pod kontrolą Amerykanów, ale nie ma tu żadnej floty, więc nasza flota desantowa może bez kłopotów przepłynąć ten obszar. I teraz ilość jednostek piechoty, jaka może dokonać desantu, jest to koszt karty plus 1, czyli 3 jednostki, w tym przypadku 3 jednostki maksymalnie piechoty mogą wysadzić desant na Filipinach. I możemy wziąć tak, 2 jednostki z Japonii, możemy sobie wziąć jedną jednostkę z Indochin, możemy sobie wziąć jedną jednostkę z Okinawy. Załóżmy, że na Okinawie stacjonuje jedna jednostka. Przesuwamy tutaj i to jest jedyny ruch, jaki możemy zrobić w ataku amfibijnym. W tym czasie może wcześniej stacjonować już na Filipinach na przykład nasz lotniskowiec. Aha, i jeszcze jeden bardzo, 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 bardzo ważny warunek. Desant morski możemy wykonywać tylko i wyłącznie wtedy, jeśli nie ma wrogiej floty na tym obszarze. Czyli najpierw musimy wrogą flotę przepędzić. Wyjątkiem jest uszkodzony pancernik, tak to nazwijmy roboczo, tak? Uszkodzony pancernik generalnie nie blokuje desantu. On tu jest traktowany jako, że flota występuje przeciwnika, natomiast nie zapobiega desantom. W czasie przesuwania się musimy się zatrzymać przy takiej flocie, natomiast ona jest taki wyjątek, że ona nie blokuje działań desantowych. Także załóżmy, że ta flota stacjonuje na Borneo. Mamy tu czystą przestrzeń. Wcześniej powiedzmy, grupa pancerników przegoniła tą flotę. Stacjonuje tu też nasz lotniskowiec i dokonujemy desantu. Mamy dodatkowo tutaj, że ataki z tej karty w tej turze dają nam dodatkową kość do ataku. Czyli mamy 3 kości jako rzecz desantu dokonują 3 jednostki piechoty japońskiej. Dodatkowo, każdy rok ma swoje jakieś określone warunki. Japońskie lotnictwo morskie liczy się jako jeden polski język, trudny język. Jeden samolot atakuje na 2 kościach, rzucamy 2 kośćmi. Tak samo lotnictwo lądowe. Tutaj są warunki Amerykanów, ale w przypadku desantu morskiego to nie działa w ten sposób. Mamy 3 kości za 3 jednostki piechoty. Dodatkowo z tej karty mamy jedną dodatkową kość. I w czasie desantu, jeśli obecna jest nasza flota pancerników, wsparcie ogniowe pancerników traktowane jest jako jedna dodatkowa kość, niezależnie ile tych pancerników tu stacjonuje, czy 5, czy 4, czy 1, zawsze jest jedna dodatkowa kość. I tak samo jest to jedyny przypadek, kiedy otrzymujemy benefit w ataku na oddziały lądowe, jeśli występuje nasz lotniskowiec z aktywnym lotnictwem, też daje nam to dodatkową kość do ataku. I też niezależnie, czy byłoby tu 5 lotniskowców, czy 1, jedna kość dodatkowo do ataku. To jest tyle, ile będziemy rzucali w próbie zdobycia Filipin. I teraz tak. Bronią się 2 jednostki amerykańskie, czyli Amerykanie mają 2 kości. Załóżmy jeszcze czysto teoretycznie, że na Filipinach stacjonuje lotnictwo, żeby Wam pokazać, jak ewentualnie zadawać straty. Czyli dodatkowa kość. I tak. Wykonamy sobie gdzieś tutaj rzut. Może będzie coś widać, może nie. Wyrzuciliśmy bardzo kiepsko, jak dla Japończyków, ale przeróbmy to w ten sposób.
O, myślę, że będzie optymalnie. Japończycy, w ogóle Amerykanie i Japończycy trafiają na 4, 5, 6. Czyli rezultaty te odpadają, nie liczą się. Mamy w ten sposób, że Japończycy uzyskali 3 trafienia, Amerykanie 1. Ja rzucałem wszystko, wszystkie te kości naraz, ponieważ cały ten atak był skupiony. Wszystkie te jednostki były zdolne zadawać straty tym dwóm żetonom. Japończycy trafili 3 razy. Pierwsze trafienie oznacza trafienie w umocnienia i znoszą umocnienia. Drugie trafienie oznacza trafienie jednostki amerykańskiej. I trzecie trafienie. Z tego, co wywnioskowałem z instrukcji, jest to do pytania i do czytania. Trzecie trafienie albo trafia z powrotem w okop, lub też znosi jednostkę ostatnią amerykańską. W mojej ocenie jednostka okopana pierwsze trafienie idzie na fortyfikację, a dwa następne trafienia idą już bezpośrednio w jednostkę, więc dla mnie ona powinna być zniszczona. Jeżeli ktoś w tą grę grał już lub też ma większe doświadczenie i jakoś to interpretuje inaczej i mi to wytłumaczy w komentarzu, byłbym bardzo wdzięczny. Zasada zadawania strat jest taka w czasie desantu morskiego, że w pierwszej kolejności trafienia otrzymuje piechota. Nie można wypełniać trafień lotnictwem, ponieważ generalnie atak skupia się na piechocie. W tym przypadku, jeżeli uda nam się zniszczyć ostatnią jednostkę piechoty, zajmujemy wyspę, a ta jednostka jest z automatu zniszczona. Natomiast jednostka w czasie obrony zadała stratę i zasada jest taka, że w pierwszej kolejności obrywają samoloty, czyli nie lądująca piechota, tylko samoloty. Jeśli chodzi oczywiście o to, tutaj ja powinienem czytać oddzielnie. Dwie kości za piechotę, która może zniszczyć tylko piechotę, i jedną kość za samoloty, które mogą zniszczyć albo samolot, albo lotniskowiec, albo pancernik. Lotniskowiec można zniszczyć tylko i wyłącznie wtedy, kiedy się wyrzuci 6. To jest z automatu trafienie w lotniskowiec i lotniskowiec jest wtedy niszczony. Nie wiem, czy to dobrze wytłumaczyłem. Mam nadzieję, że w czasie rozgrywki wykonamy sobie kilka tego typu akcji i wam pokażę. Mam nadzieję, że niczego nie pomotam. Gdyby starcie było na przykład na morzu, załóżmy jeden do jednego w ten sposób, tutaj tak, załóżmy, że wygląda to w ten sposób. Wtedy rzucamy normalnie jedną kością jako za pancernik i jedną kością za lotnictwo i jedną kością tutaj za nasz pancernik. I tutaj w tym przypadku pancernik może zadać straty zarówno pancernikowi, jak i lotniskowcowi, jak i samolotowi. I teraz, jeśli pancernik amerykański wyrzuciłby 4 lub 5, w pierwszej kolejności straty zawsze dostaje lotnictwo. Czyli ogień przeciwlotniczy niszczy samolot. Jeśli wyrzuciłby 6, to pancerniki się przedarły przez osłonę i zatopiły lotniskowiec. Tak interpretuję zasadę, że 6 zawsze niszczy lotniskowiec. Jeśli dochodzi do starcia, potrzebuję amerykańskiego lotniskowca. Jeśli doszłoby do tego rodzaju starcia, to w pierwszej kolejności walczą ze sobą samoloty,
rzucamy jedna kość na dwie kości. Jeśli wypadłoby na przykład po stronie amerykańskiej 4 i 6, to oznacza, że amerykańskie samoloty się przedarły, zatopiły lotniskowiec, bo wypadła szóstka, a czwórka jest to strata i jest zasada, że w pierwszej kolejności straty zadawane są lotnictwu, więc w ten sposób pancernik by przetrwał, japoński. Natomiast gdyby Japończycy w tym czasie wyrzucili szóstkę z walki powietrznej, to trafiają amerykański lotniskowiec, amerykański lotniskowiec idzie na dno, zostaje jeden i Amerykanie muszą zredukować liczbę swoich samolotów do jeden, ponieważ nie są w ten jeden lotniskowiec nie jest w stanie pomieścić wszystkich samolotów, więc to zostaje jeden, a potem następuje drugi rzut, przeciwko sobie walą pancerniki. Tak to wygląda, też nie wiem, czy dobrze wytłumaczyłem, mam nadzieję, że jakoś to klarownie nastąpiło. Bardzo ciężko jest tłumaczyć zasady rozgrywki właśnie w ten sposób i tak już wyszedł bardzo długi materiał. Jest jeszcze sporo takich pomniejszych zasad. Na koniec roku możemy naprawiać swoje floty, bo... A, jeszcze jedna sprawa, o której nie powiedziałem. Lotniskowce, samoloty są niszczone po jednym trafieniu, natomiast pancerniki, ja to nazywam umownie pancernikami, to jest grupa oczywiście, jakaś floty, to nie jest to, że płynie sobie jeden osamotniony pancernik. Jak otrzyma pierwsze trafienie, to jest uszkodzony. Wygląda w ten sposób. Dopiero drugie trafienie go zatapia. Na przykład jeżeli mamy 5 pancerników, płynie sobie, to jak dostają 3 hity, to na przykład może być w ten sposób, muszę to doczytać, bo szczerze powiedziawszy teraz tak na świeżo nie pamiętam, że 2 płyną dalej, a 3 są uszkodzone. Lub możemy zrobić tak, że na przykład jeden jest zatopiony, jeden uszkodzony, 3 płynie dalej. Sprawdzę to. W czasie rozgrywki już będziemy to wiedzieć na pewno. W tym momencie tutaj no, człowiek czyta dziennie tyle zasad, tyle różnych rzeczy ma do nadrobienia, jeżeli chodzi o wargaming, że czasami może mu się to pomylić. Także najważniejsze jest to, że 2 trafienia na jeden pancernik muszą być zadane, żeby go zatopić. Pancernik uszkodzony blokuje ruchy floty, to znaczy flota wchodząca w obszar, gdzie jest ten pancernik, musi się zatrzymać, natomiast uszkodzony pancernik nie blokuje desantu morskiego. Na koniec każdego roku możemy naprawiać pancerniki i tak, Amerykanie 1 na Pearl Harbor, 2 na zachodnim wybrzeżu. Tak, nie pomyliłem nic. 1 na Hawajach, 2, ten 1 na Brisbane, tak, w Brisbane, jedną sztukę, niezależnie czy brytyjski, czy amerykański. Japończycy 2 sztuki na Japonii i 1 na wyspie Truk. Punkty produkcyjne. Japończycy mają na początku 10, Amerykanie mają 15. Japończycy mogą zdobyć dodatkowe 2, jeśli zajmą Singapur i Borneo i dodatkowo będą mogli wytyczyć ścieżkę do wysp macierzystych, ścieżkę transportu oczywiście ropy naftowej. Amerykanie, jeżeli kontrolują, alianci, jeżeli kontrolują te dwie pozycje, nie dostają dodatkowego benefitu z tego powodu. Amerykanie, czy tam alianci, mogą doprowadzić do obniżenia ilości punktów produkcyjnych Japończyków poprzez szereg różnego rodzaju akcji, okrętów podwodnych, bombardowań strategicznych itd., itd. To są już wszystko zasady zaawansowane i mi je będzie tak ciężko tutaj teraz wytłumaczyć w tym burdelu, który się zrobił na mapie, ale w czasie gry wam to pokażę i myślę, że jakoś sobie przez to przebrniemy. Także to tyle w pierwszym odcinku. Ja teraz muszę na tej mapie posprzątać, później przygotuję wszystko do rozpoczęcia operacji, do rozpoczęcia grania kampanii i mam nadzieję, że wyjdzie z tego jakaś ciekawa seria. Mam nadzieję, że jeżeli ktoś się zastanawiał nad kupnem tej gry, to sobie tą serię obejrzy i sam podejmie decyzję. Mi się ta gra spodobała od samego początku. Bardzo, bardzo fajnie zaprezentowana została na kanale na YouTube. Nie pamiętam, to Stevena chyba.
Douglasa, ale już teraz nie pamiętam dokładnie. Postanowiłem ją kupić, kupiłem, pograłem i gra mi się w nią naprawdę fajnie. Jeszcze nie grałem z żywym przeciwnikiem. Mam nadzieję, że jak się skończy ten kondonawirus, to uda mi się w to zagrać, ponieważ gra jest szybka. Gra jest szybka, gra jest konwentowa, gra jest nawet... Myślę, że gracze, jeżeli znają zasady, to mogą ją zamknąć w miarę szybko, bez zamulania. Czyli idealna na konwent, idealna na popołudniowe spotkanie gdzieś przy piwku i preclach. Także jeżeli ktoś lubi tego typu klimat gry, ta gra nie jest bardzo mocno mózgożerna, więc naprawdę jako taki czy konwentowy przerywnik, czy spotkanie takie czysto towarzyskie sprawdza się w mojej ocenie bardzo dobrze. Ale sami ocenicie. Pokażę Wam przykładową rozgrywkę. Mam nadzieję, że uda się rozegrać całą kampanię. A za ten odcinek dziękuję. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Do zobaczenia wkrótce. Na razie.